Bycze newsy z USA. Spadek inflacji w USA o 0,3%, efektem czego indeks dolara się osłabia, co z kolei powinno wpłynąć pozytywnie na potencjalne wzrosty na rynku kryptowalut. Jest to kolejny klocek do mojej układanki, w której postawiłem tezę w zeszły piątek o tym, że rynek odwróci się z trendu spadkowego na trend wzrostowy. Na Bitcoinie lokalnie zobaczyliśmy wzrost z omawianej strefy popytowej w poprzednim materiale, w międzyczasie rynek dał kolejne możliwości zagrywania pozycji na wzrosty i spadki, które omówimy sobie również w dzisiejszym materiale. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina ETH oraz kilku wybranych altcoinów, czyli zaczynamy czwartkową analizę rynku krypto. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Zaczynamy czwartkową analizę rynku krypto. Pozytywne newsy, ale za chwilkę do tego sobie przejdziemy. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, wtedy YouTube poinformuje Cię o tym, że wleciała najnowsza analiza. Zostawić łapki w górę, komentarza taktycznego. Jeżeli to zrobisz, Bitcoin będzie z Tobą lub napisz jakiego altcoina chciałabyś, abym przeanalizował w kolejnym materiale. Tradycyjnie na początek chciałem podziękować za Waszą aktywność pod ostatnim materiałem, a przypominam, że czym większa aktywność z Waszej strony, czyli czym więcej łapek, czym więcej komentarzy, tym więcej dodatkowych analiz w kolejnych materiałach. Więc dzisiaj dodatkowo trzy analizy oprócz Bitcoina ETH wlatują w dalszej części tego materiału. Pozytywne newsy. Mamy spadek inflacji w USA o 0,3%. Prognoza była na 3,1%. Mamy spadek do 3%, także znaczący spadek inflacji, co z kolei przełożyło się na spadek na indeksie dolara. A jak wiemy, Bitcoin jest aktywem skorelowanym odwrotnie do indeksu dolara, do dolara, więc jeżeli indeks dolara rośnie, często mogliśmy zauważyć spadki na Bitcoinie. Jeżeli indeks dolara spada, możemy zauważyć wzrosty na Bitcoinie i na całym rynku kryptowalut. Mówiłem Wam o tym w poprzednim materiale, mówiłem Wam o tym również w zeszłym miesiącu. Pokazałem Wam właśnie w tym materiale, który teraz Ci się pokazuje, co działo się po NFP, co działo się po publikacji również danych CPI, czyli inflacji, oraz po spotkaniach Fed w ostatnich 3 miesiącach. Nie będę do tego wracał, jeżeli tego materiału nie oglądałaś, to koniecznie wróć, bo warto. I tak jak wspomniałem na wstępie tego materiału, jest to kolejny klocek do tego, aby faktycznie trend mógł się odwrócić. Na razie nie ma jeszcze potwierdzenia, jeżeli chodzi o strukturę. Za chwilkę to sobie omówimy. Ale jest to kolejny czynnik makroekonomiczny, który wpływa pozytywnie albo może wpłynąć pozytywnie, może w ten sposób, na wartość rynku krypto. Zanim przejdziemy do dalszej części omówienia sobie lokalnej sytuacji, tego co się wydarzyło lokalnie oraz co dalej, chcę Ci powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dla mnie bardzo ważnej, ponieważ za 2 tygodnie, 25 lipca, kończę 35 lat. Z tej też okazji przygotowałem specjalną ofertę, jakiej nigdy do tej pory nie było, jeżeli chodzi o dostęp do Akademii, o kupno mojego kursu i dołączenie do naszej społeczności. Opisałem ją już dokładnie na mojej stronie łukaszpacholski.pl. Będzie można z tej oferty skorzystać właśnie 25 lipca. Pierwszy raz prowadziłem ofertę lifetime, jeżeli chodzi o mentoring, czyli kupujesz raz dostęp, masz go na całe życie. Nie tylko kurs lifetime, bo to już jest od dłuższego czasu, ale również mentoring, czyli dostęp do mojej akademii z analizami, z edukacją oraz z update'ami. Ale tak naprawdę przygotowałem 2 specjalne oferty, z racji tego, że są to 35 urodziny, więc również dla 35 osób jest to taki, powiedzmy, prezent z mojej strony. Lepszej oferty nigdy nie przedstawię. W moim przekonaniu są to grosze w perspektywie tego, co otrzymujesz. Ale decyzję oczywiście podejmiesz sama. Dokładny opis znajdziesz na mojej stronie. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Zaczynamy analizę Bitcoina. W poprzednim materiale mówiłem Wam o strefie popytowej lokalnej i strefie podażowej z interwału 4-godzinnego. Mówiliśmy o strefach popytowych i podażowych z interwału jednodniowego, mówiłem, że kluczowe będzie utrzymanie tej strefy. Stąd zobaczyliśmy ruch wzrostowy. Wczoraj w Akademii wrzuciłem, skąd można zagrywać pozycje na wzrosty. Zwróć uwagę na tą strefę popytową. W Akademii dokładnie wiedzą, jakich potwierdzeń oczekiwać i takie potwierdzenia dzisiaj również były. Pozycje na wzrosty. Jak widzisz również tutaj teraz, studenci Akademii rozgrywali te pozycje z bardzo dobrym rezultatem.
Więc lokalnie była strefa popytowa z interwału jednogodzinnego potwierdzenia z odpowiedniego time frame'u do tej strefy popytowej, ruch wzrostowy, prawie 2 RR. Niektórzy tutaj rozegrali to troszeczkę inaczej, jeszcze trzymając tą pozycję do teraz i zwiększając sobie zyski podczas właśnie wyników inflacji, gdzie Bitcoin jeszcze podbił, także bardzo fajnie zostało to zrealizowane. Zwróć uwagę również na ten poziom, który tutaj wyznaczyłem. Dokładnie cena odbija właśnie również od tego poziomu z interwału 4-godzinnego. No i teraz co dalej, jeżeli chodzi o analizę z większego interwału czasowego. Mamy tutaj strefę podażową, mamy również balance price range, który będzie oporem. Wyznaczyłem tutaj strefę podażową, taką całą, dużą, ale w niej kluczowe dwa poziomy, czyli górna banda, to znaczy ostatnia świeczka wzrostowa oraz balance price range, które są oporami. Przypomnę jeszcze raz, nie ma co myśleć o dalszych wzrostach, to znaczy ku nowemu ATH, dopóki ta strefa nie zostanie wybita. Dlaczego ta strefa? Ponieważ jest to ostatnia strefa podażowa, która zepchała cenę do okolic 53 tysięcy dolarów, o których rozmawialiśmy w poprzednich tygodniach. Czy spadki są już za nami? Nie, jeszcze nie. Mamy fajne potwierdzenia, ale rynek sam, jeżeli chodzi o strukturę, jeszcze tego nie pokazał, więc trzeba poczekać na wybicie tej strefy podażowej, co będzie dla mnie kluczową informacją właśnie o zakończeniu spadków. Na razie postawiona przeze mnie teza w jakimś stopniu się realizuje, ale nie mogę powiedzieć, że w 100% właśnie została ona już zrealizowana. Więc lokalnie na razie tutaj obserwuję potencjalny dalszy ruch wzrostowy. W sytuacji, w której byśmy zobaczyli jednak wybicie tych dołków, czyli 57 tysięcy dolarów, no zapala się czerwona lampka, a w zasadzie pomarańczowa lampka o potencjalnym dalszym ruchu spadkowym, tak? Więc do obserwacji będzie jeszcze ta strefa, jeszcze raz, natomiast ona już raz reagowała, czy jest strasznie gorąco, 30 stopni, strasznie mi się tutaj grzeje wszystko, ale nieważne. W każdym razie jest to strefa popytowa, która była raz już przetestowana, więc ona traci już swoją siłę, ale dane mówią nam o potencjalnych dalszych wzrostach, więc będę obserwował właśnie te strefy tutaj. Jeżeli chodzi o analizę ETH, omawiana w poprzednim materiale strefa podażowa, tak mi się wydaje, że była omawiana z interwału jednogodzinnego. Tutaj również wrzuciłem informację o tym, skąd zagrywać pozycje na wzrosty. Zwróć uwagę znowu, jaka precyzja w strefie z H1 plus poziom z interwału 4-godzinnego, jak cena bardzo ładnie zareagowała. No i podobnie jak na ETH, wyznaczyłem właśnie poziom, skąd zagrywać pozycje na wzrosty. Widzisz, wyznaczona strefa podażowa, skąd był spadek, następnie strefa popytowa, skąd był ruch wzrostowy. Ruch wzrostowy, który aktualnie dał stosunek zysku do ryzyka prawie 5 RR, czyli zagrywając 3%, jest to prawie 15% zysku. Bardzo fajna analiza, bardzo fajnie zrealizowana. A co najważniejsze, z mojej wiedzy korzystają właśnie studenci akademii, którzy w międzyczasie między edukacją mogą również na tym zarabiać. Akurat Tomek, będący na wakacjach, zarabia bardzo ładne pieniądze, korzystając z mojej wiedzy, a przy okazji ucząc się i korzystając z koncepcji, które otrzymał w materiałach, dołączając do Akademii. Przypominam o wcześniejszym breaker bloku jako pierwsza strefa oporu dla ceny. Następnie mamy również kluczową strefę podażową. W przypadku, podobnie jak na Bitcoinie, jest to ostatnia strefa podażowa aktualnie, która wybiła niższy dołek, ale tylko knotami, utrzymując dalej strefę popytową na interwale jednodniowym, o której rozmawialiśmy w poprzednich materiałach, więc to też jest istotne. Zapomniałem o tym powiedzieć w poprzednim materiale, że zostało to utrzymane z interwału jednodniowego, więc kluczowe. Mówiłem Wam o tym, że cena wybija tylko tutaj knotami, a korpusy świec utrzymują, więc dalej jest to bycze, ponieważ strefa została utrzymana. I podobnie jak na przykładzie Bitcoina, czekam na wybicie tej strefy podażowej. Dopiero wtedy będę mógł myśleć o wzrostach ku nowym szczytom. I nie ma zbyt dużo tutaj oporów w postaci stref podażowych, aby zatrzymać cenę. Jest jeszcze ta strefa, ale myślę, że z łatwością może ona zostać wybita. Do obserwacji, natomiast po wybiciu tej strefy dla mnie przejmują stronę byki i jeżeli zgasi się to również odpowiednio w czasie, powinniśmy z łatwością zobaczyć wybicie tej strefy. Natomiast jest to strefa podażowa, więc trzeba na nią również zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową z większym interwału czasowego, to dalej kluczową strefą będzie ta strefa, która trzymała nam cenę.
Więc ona trzyma cenę. Dodatkowo tutaj utworzyła się nowa strefa popytowa również. Więc mamy starą strefę plus nową strefę na interwale jednodniowym, która jest wsparciem przed kolejnymi spadkami. Więc mamy strefę popytową, mamy strefę podażową. Czekamy na reakcję w strefach i na wybicie którejś ze stref, aby potwierdzić dalsze spadki lub rozpoczęcie wzrostów. Przejdziemy teraz sobie do analizy altcoinów. I zwróć uwagę na moją analizę i wpis z 9 marca, czyli sprzed 4 miesięcy, w którym napisałem: uważam, że ta strefa popytowa będzie dołkiem dla Jupiter, czyli okolice 64 centów. Cena bardzo mocno wystrzeliła, osiągając ponad 1,5 dolara, ale jeszcze w kwietniu, przypomniałem, JUP ładnie odbija, ale tu jeszcze liczę, że zobaczymy 64 centy. W czerwcu jeszcze przypominałem o tej strefie i o poziomie 64 centów. A teraz przejdźmy sobie na wykres i zobacz, z jaką dokładnością 4 miesiące wcześniej wyznaczyłem ten poziom, mówiąc, że będzie to prawdopodobnie dołek właśnie dla tej kryptowaluty. No i teraz się zastanów, czy nie chcesz mieć dostępu lifetime do mentoringu, czyli mentoringu na całe życie z dostępem do Akademii, korzystając z urodzinowej promocji. Teraz co dalej, jeżeli chodzi o analizę JAB. Ładna reakcja w strefie popytowej, mieliśmy ładną reakcję również w strefie podażowej i ona teraz będzie trzymała cenę przed kolejnymi wzrostami. Następnie mamy w okolicy 1,06 dolara kolejną strefę podażową i ta strefa jest ostatnią strefą wolną, która będzie trzymała przed osiągnięciem nowego ATH, czyli okolicy 1,9 dolara. Czy możemy zejść niżej? Oczywiście, że możemy. Na tę chwilę zrealizował się plan, o którym mówiłem 4 miesiące wcześniej, czyli właśnie 64 centy, gdzie zobaczyliśmy ponad 20%, prawie 30% odbicie. Dalej ta strefa jest strefą aktualną, gdzie cena może jeszcze raz zejść i tę strefę przetestować, więc jak widzisz, dalej dla mnie ta strefa jest do obserwacji. Teraz przejdziemy sobie do analizy kryptowaluty TIA. Widzimy, że cena zareagowała na poziomie imbalansu na interwale jednodniowym, który znajduje się tuż przed strefą podażową. Jak widzisz, 9 lipca wysłałem analizę stref podażowych oraz strefy popytowej, gdzie spodziewam się reakcji. Następnie wczoraj wrzuciłem update, skąd spodziewam się ruchu spadkowego. W Akademii wiedzą, jakich potwierdzeń oczekiwać. No i takie potwierdzenia właśnie dzisiaj mieliśmy. Cena doszła do strefy, do poziomu, który wyznaczyłem na ruch spadkowy. Po potwierdzeniach właśnie z tej strefy otrzymaliśmy ruch spadkowy na 2RR, czyli zagrywając 3% 6% zysku właśnie na tej pozycji, zgodnie z koncepcją, których uczę w Akademii. Dwie możliwości wejścia w pozycję na spadki, albo z limitu, korzystając tutaj z imbalansu oraz breaker bloka na interwale godzinnym po zmianie struktury rynku lub po potwierdzeniach, które przed chwilą pokazałem. Teraz co dalej, jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową dla kryptowaluty Celestia, no to mamy tak, mamy strefę podażową, która będzie trzymała i tutaj jest później kluczowy poziom Fair Value Gap, który myślę, że będzie przy odpowiedniej dynamice rynku osiągnięty bardzo szybko i jeszcze jest ta strefa podażowa do obserwacji. Więc to są kluczowe poziomy oporu, które z dużym prawdopodobieństwem zatrzymają cenę. Jeżeli chodzi o potencjalny ruch spadkowy, utworzył nam się nowy Fair Value Gap, na którego będę zwracał uwagę. Natomiast tutaj dla mnie jest kluczowa strefa popytowa, którą dla siebie będę obserwował, czyli 5 dolarów 60 centów. Ale przy uzyskaniu potwierdzeń na poziomach imbalansu również będę szukał dla siebie potencjalnych wejść w pozycję na wzrost. Czyli w perspektywie krótkoterminowej mamy opór w postaci strefy podażowej, która znajduje się tuż nad tym imbalansem, który teraz zatrzymał cenę przy ewentualnym ruchu spadkowym, a Celestia no ładnie urosła, bo ponad 70, prawie 80%, no to możemy tą korektę głębszą zobaczyć. Więc dla mnie do obserwacji ta strefa popytowa. Oczywiście gdzieś po drodze również będę szukał potwierdzeń, jeżeli cena takie potwierdzenia mi da na mniejszym interwale czasowym. A z większego interwału czasowego wiecie, na co czekam, na co liczę, co obserwuję, jeżeli chodzi o interwał jednodniowy. Jeżeli chodzi o kryptowalutę Ondo, którą również prosiliście w komentarzach, mówiłem Wam o strefie popytowej. O tej strefie popytowej mówiłem już jakiś czas temu. Najpierw była reakcja na poziomie imbalansu,
ruch wzrostowy kilkudziesięcioprocentowy. Następnie cena zjechała do właśnie strefy popytowej na interwale jednodniowym i widzimy, jak cena respektuje ten poziom. Powtarzam Wam to wielokrotnie w moich materiałach, że liczy się zamknięcie świecy, a nie knot. Knot zbiera płynność, knot uzupełnia dane poziomy, knoty wyrządzają szkody, a ciało nam mówi, co dalej, co prawdopodobnie dalej się wydarzy. Mamy utrzymanie ceny. Tutaj widzimy strefę na interwale 4-godzinnym, za chwilkę sobie do niej dojdziemy. Tutaj mamy strefę na interwale jednodniowym i uważam, że po wybiciu tej strefy podażowej na interwale jednodniowym otwarta droga jest do nowego ATH, czyli okolice 1,5 dolara, tak? Czyli wybicie tej strefy będzie skutkowało z dużym prawdopodobieństwem bardzo dynamicznym ruchem wzrostowym, ponieważ z tego, co widzę tutaj na interwale jednodniowym, nie ma żadnej ważnej strefy podażowej, która nie została już przetestowana, więc w takiej sytuacji płynność znajduje się tylko nad tymi szczytami, więc z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy właśnie dynamiczny ruch wzrostowy, a Ondo potrafi takie ruchy wykonywać. I tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Widzimy się w poniedziałek. Wbijaj na moją stronę łukaszpachowski.pl. Link znajdziesz w opisie. Zapoznaj się z ofertą urodzinową i do zobaczenia w Akademii. Miłego weekendu Ci życzę. Niech Bitcoin będzie z Tobą piona.